Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. W Polsce walentynki popularność zdobyły w ostatnim dziesięcioleciu minionego stulecia, ale w Europie Południowej świętowano je już w średniowieczu. Katolickim patronem święta zakochanych jest święty Walenty. Kult świętego Walentego przywędrował do Polski wraz z bawarskimi i tyrolskimi osadnikami, a z czasem dotarły również do nas świeckie obyczaje walentynkowe. Te zaś są nierzadko krytykowane za pogańskie pochodzenie, za amerykanizację, za kulturę konsumpcjonistyczną. Niezależnie od wszystkiego wiele rodaczek i rodaków czyni miły gest i 14 lutego obdarowuje sympatię walentynkową kartką z wyznaniem, słodkim upominkiem, czasem kwiatami. Tego, czy to zwyczaj dobry czy zły, nie da się przesądzić, ale jeśli skłania nas do tego, by dać osobie miłej sercu dobre słowo, czy jakiś drobiazg świadczący o pamięci i uczuciu, czemu z niego rezygnować? Ostatnie ankiety wskazują, że 26% badanych Polaków zabierze swą sympatię na kolację, 23% podaruje słodycze, 21% da kwiaty, a 5% wyśle walentynkową kartkę. A jeśli nie kartka, czekoladka czy upominek, to może chociaż poranna kawa i buziak?